Dobra, po tych dziwnych perypetiach wracamy do was. Nie wiemy do końca, o co chodzi, Nie ale... wiemy, co się stało, ale... Ale mamy grę. Jesteśmy z wami. I mamy już zawodników. Jedna I minuta mamy przed nawet... rozpoczęciem gry. Oba drużyny zasmułkowane i obie drużyny ewidentnie próbują coś zrobić. Złapać jakoś wroga zaskoczenia i się chyba wyminą. Ja bym też szczególnie zwrócił uwagę na item licza. Itemy licza. Janrud, czy byś mógł pokazać dla widza? Jon Snow, jeżeli ktoś nie kojarzy zawodnika, zawodnik normalnie występuje pod pseudonimem Bitter. Miałem okazję z nim osobiście grać całkiem sporo. I rzeczywiście jest to zawodnik supporta, który bardzo lubi buty i nic więcej na start. Tak, lubi więc... na początku szybko biegać. Tak, lubi szybko biegać. To jest jego zasadniczo motto. Bardzo śmieszna sytuacja. Team po stronie świetlistej schodzi z Highgrounda z Dire. O. Team Dire schodzi z Highgrounda świetlistych. Obie drużyny pomyliły się troszeczkę stronami. I to może być całkiem zabawne, kiedy ktoś będzie chciał wrócić. Licz jest szarżowany. Mamy tak, Fatal ale Bonds. Ma buta, także... Ale ma buta. Buty mu tutaj oddają. I nie oddaje natomiast Lionowi kupowanie normalnych itemów, ponieważ umrze bardzo szybko. First Blood dla wysportowanej Goryli. O, czy będą tutaj jeszcze QBS jeszcze w tarapatach? Jakieś tutaj inicjacje na Spirit Breakera, on ma szarże, natomiast nie ma zbytnio... Dobra, ma na co szarżować. O! Chociaż przerwał szarże chyba będzie? Za szybko. Licz z butami! Tutaj licz chyba zarobi butami. Sobie drugiego killa. Jest bardzo blisko. Jon Snow nie posiada żadnej regeneracji many, więc nie jest w stanie użyć Aj, spelli. Niestety. Może jakby miał tego Sriklenta jednego lub coś innego pod statystyki, to by zabił to. Ale nie biegałby tak szybko. Ale nie biegałby tak szybko. I szczerze... Mógłby go wtedy nie dogonić. I to może nawet nie być takie złe dla zawodników wysportowanych goryli, ponieważ no, ten Spirit Breaker teraz praktycznie nie ma regeneracji, nie ma HP i to będzie dla niego trudny start training stage'a. Licz też wprawdzie nie ma regeneracji ani many, ale to powiedzmy... Ale nie zapomnijmy, że ma buta i będzie mógł uciekać po prostu. Będzie mógł biegać szybko, dokładnie. Z kolei nam idzie... Co tutaj widzimy? Zeus już bez many. Tak, Zeus bez many, ale kurier z butelką już w drodze. Zeus pije sobie butelkę. Żaden dotarł. Jak na razie dosyć wyrównane last hity denaje. 5-3... 7-1, ale to fala teraz będzie szła w stronę Zeusa, więc to będzie... zaraz się wyrównywało i jest poza tym dosyć spokojnie. Na dole widzimy Licza jeszcze raz, który odpala Clarity, ma już tango, regeneruje się z tyłu i zaraz pewnie wróci do gry. Tak, że stać. Wszystko wraca do tego, jak powinno być na początku. Tak. Bardzo dziwna była ta walka na zerową minutę. Pomylone strony mapy i tak dalej. Troszkę zawodnicy się pogubili, ale... Coś z tego wyszło. Ale coś z tego wyszło, znaleźli swoją stronę z powrotem i lane'ują normalnie. Void Spirit także już z butelką. Zdążył nawet złapać runę wody i patrząc na to, że jest maksymalnie wyregenerowany, musiał wypić całą butelkę jeszcze przed tym. Więc dobry timing, przyjemnie dla niego. Tak, i też bardzo ciekawa decyzja, bo kupił sobie schemat Magic Wanda, ale nie kupił sobie Sticka, a mógł dosłać go razem z butelką. Tak? Gdzie ty to tak. widzisz? A rzeczywiście, nie no, chyba tylko z samego Sticka ma... Ale ma w kurierze schemat. A. Czemu on ma w kurierze Magic Wanda? No dobra, ciekawy pomysł. Czeka na patyk, żeby złożyć sobie już cały, mi się wydaje. O, Grimstroke tutaj w kłopotach, ale Ursa również. Widać, że to jest dosyć... Grimstroke będzie musiał to zjeść, bo umrze, tak? W ostatniej sekundzie zjada mango. O, mamy zupkę gotowaną, ale czy coś to da? Zupka level 1, więc slow nie tak duży i damage nie tak duży. Więc Warlock, jak typowy gracz Warlocka, będzie jeszcze kastował 15 sekund po tym, jak potrzeba tego zniknęła. Tak. Ale to on już się wczuwa w swoją postać bardzo słusznie. O, tutaj ta panowie gra, nam idzie, taka ganianka nawet jest. O, mamy sekury runy na topie chyba, Twojfora. Tak, czy nie?
Ale chyba tutaj jednak. podkrada runę bounty, żeby wrogi midlane nie miał refila i... Czy cofnie się na czwartą minutę, czy będą dwie runy zdenajowane dla Void Spirita, który ma tylko jeden ładunek w butelce i to tak, byłoby dla niego chyba, nieprzyjemne. Chyba tak właśnie będzie. Niestety Void bez runy zostaje. Tak, więc bardzo ładnie zabezpieczone wszystkie runy, Void niestety dużo nie skorzysta z butelki. W międzyczasie umiera Leech. Jego szybkość go nie ocaliła, ale nie wiem dlaczego umarł. Się wydaje, że RNG na baszy mogły oddać i siadły po prostu piękne baszy. Tak, widzimy szarże, widzimy basz level 1 i bulldoze na trzecim poziomie, to jest dosyć rzadkie. Natomiast level 1 basza to dalej stun i damage i dalej może oddać RNG. Void trochę niewzruszony tym, że nie ma tych run. Był maksymalnie wyleczony pod względem many i HP, jeszcze ma dalej jeden charge w butelce i to tak a, dużo no, mu nie jeszcze robi. Jeszcze ma trzy patyczki takie. Tak. Ozeus tutaj będzie sobie stakował. No, traci trochę czasu na midzie, mógł w tym czasie sobie expa złapać. Czyli będzie chciał sobie robić tam, no to jest to popularne, Zeus dobrze czyści te snaki, będzie chciał sobie potwarmić, może szybko skończyć jakiś tak, Netherlands. Tak, ma bardzo duży damage skill, także. Tak. Co tutaj? O, ciekawe zagranie Voida, nie powiem. Voida? Co się wydarzyło? Użył sobie po prostu W. Tak, profilaktycznie chyba. Okej. Ale póki co spokojnie na wszystkich liniach. Tutaj bara szarżuje, oj złapany. Szarżował. Widać, że chyba chcą tutaj troszeczkę pognębić Voida. Void bez many na Time Walka. Więc to jest ale trochę... Ale to jest chyba kill, tak. Lion troszeczkę za bardzo skomitował się do ssania many. Tak, okay. I też troszeczkę za dużo creepów na sobie miał, także też zrobiły robotę. Tak. I Void nie wychodzi tak źle, dostaje regenerację. Jest już level 5, czyli ma lekką przewagę nad Spirit Breakerem. Nie narzeka. Czas z hitami też ma przewagę nad Baron, także... Na midzie akcja, Zeus tutaj trochę dive'ował, ale była reakcja ze strony Liona. Lion chyba przyszedł refilować butelkę, więc to już nawet nie teleportował się jako reakcja, a przy okazji znalazł się w pobliżu. I... Tak, i to użył sobie smoka. Nic wielkiego się nie dzieje. Zeus z runą regeneracji, dlatego tak spamuje trochę spellami na ile może jeszcze, żeby przedłużyć tą runę. Dużo damage'a za darmo. O, mamy ganka. To jest niebezpieczna sytuacja. Void Spirit w ostatniej sekundzie odpala sticka i ucieka. Bardzo dobry bait. I to Magic Wand i to z dużą ilością ładunków to był. To naprawdę chłopak się podleczył, więc... Tak, no... Dobra zagrywka. Magic Wand... Escape. Tak, Magic Wand tutaj rzeczywiście tak szybko kupiony od razu się zwrócił. Tak, i nawet może lane'ować sobie jeszcze spokojnie przez chwilę. Na dole mała inicjacja na Leecha, ale Leech szybko ucieka z butami. Do zombie, szybko ucieka, tak. Szybko ucieka. Void także jest bezpieczny. To sobie już robi sobie staki. Bardzo spokojny ten laning stage. Brewmaster idzie w kierunku... Brewmaster ma się dobrze. Tak, Brewmaster ma się dobrze. Idzie sobie w Midasa. Idzie sobie w Midasa, dokładnie. Jak widzimy, wszystkie kory mają całkiem sporo last hitów. 30, minimum 40. Bardzo zbliżone. Zobaczmy, jak wygląda Network. Także bardzo zbliżony. Widać, że Ursa może tutaj troszeczkę gorzej i Spirit Breaker. Lekka przewaga dla wsportowanych goryli, ale to nie jest nic takiego skrajnie wysokiego. Tak, ale Ursa dołoży sobie Battle Fury i myślę, że szybko się odbije. Tak. Nikt tutaj nikogo zbytnio nie wypycha z linii, nikt go tutaj nie zabija. Panowie, jest bardzo razie... spokojnie. Tak, bardzo spokojnie. Jeśli porównać poprzednie mecze. No to jest w sumie ostatni mecz w fazie grupowej tejże. Tak, tak. Paki dopiero się rozkręcą w późniejszym fazie. No jak na razie no, na pewno nie ma tego ryzyka, nie odpadną z turnieju, więc... Tak, no, o to na pewno nie muszą się martwić. Więc to na pewno jest, spokojniej się gra z tą myślą, choć rzeczywiście bycie w upper bracketie samej już fazy turniejowej byłoby bardzo przyjemne, bo jak się przegra nawet jedno zestawienie, to jeszcze się nie odpada.
Więc to dalej całkiem spora stawka. No tak. A jeśli teraz pójdą do Upper Bracketu wygrana drużyna, no to... Zmierzą się z wygranym grupy chyba C, a wygranym tak, grupy tak. C... Kto był wygranym? Team Homic chyba. Tak, Team Homic. I Team Homic z wczorajszym bardzo ciekawym spotkaniem zapewnił sobie wygraną właśnie tej grupy. Myślę, więc... że to będzie niezapomniane spotkanie Team Homic. Team Homic zawsze dostarcza emocji. Grimstroke swoją drogą. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, zobaczyłem, ale jakoś tego nie skomentowałem. Natomiast miał 5 mango. I o. Nie wiem, czy on nie zużył tych mango, czy on je trzyma od praktycznie wczesnego laningu, ale nie ma nic na regenerację HP i ma nadzieję chyba, że po prostu plus 2 HP na sekundę z 5 mango mu pomogą. Ma dużo na manę. Ring of Basilius, 5 mango i nic poza tym. Ale jeszcze idzie do niego kurier. Zobaczmy, co on tam... Co on będzie miał w kurierze? Buta, smoka i... A, kurier był na bocie i teraz tak, tak. Goni go. Smoke... Portal o, ten smok. Będzie coś się działo na pewno. Nie, Lion siedzi awk, absolutnie, nic się nie dzieje. O, tutaj podjęcie Ursy na topie. Tutaj się dzieje na topie. Ursa jest dive'owany Ursa przez sobie Pandę. Lata. Został zliftowany, ale od razu o, poszły dwa tepeki. I... Pando zliftował, czy tutaj będzie kill na Lion? Tak, gorylem cofują się. Support za supporta ostatecznie. Choć jeszcze Brewmaster nie uciekł do bezpieczeństwa. Oj, tutaj Szbara dobiega. Tutaj może coś odwrócić troszkę. Tak, i Clown Fiesta tutaj zbierają się w czwórkę. Wszyscy, którzy żyją ale... jeszcze w tym teamie, ale nic z tego nie wychodzi. Nic z tego nie wyszło, tak. Przestraszyła mnie ta dotacja. O Boże, zapomniałem, że coś takiego mamy. Dziękujemy ślicznie. Nie jestem w stanie odczytać niestety wiadomości. Więc więcej też do tego nie jestem nie w stanie widziałem, się odnieść. Ale dziękujemy za 3 polskie pieniążki. Tak. I co tutaj się dzieje? Zobaczmy, co tu się dzieje na liniach. Networthy ale bardzo, bardzo spokojnie. Wyrównane... O, czy tutaj będzie chrono? Mamy chrono. Mamy I chrono. Mamy stuna od Lachena. No właśnie, ale Lion jest złapany. Lion przetrzymał Voida. Lion nie został złapany? Spirit Breaker obraca szarże, ale nie ma żadnego follow-upa. Umiera! Ale, zasadniczo. Umiera. Nie wiem, czy nie widział, czy nie spodziewał dive? Się tego damage'a. Teraz Wojt umiera! Powiem szczerze, że... Było to... No to jest... zagranie. Ciekawe zagranie. Definitywnie na plus dla Clown Fiest, którzy pozbyli się Chrono na najbliższe ponad 2 minuty i zabili pozycję 1 wrogą. Ciekawe obracanie tam i z powrotem. Tak. Bardzo mi się podoba, definicją tej gry naprawdę jest Brewmaster farmiący obok Ursy. Oboje bardzo tak, podobnym jest... networthem, oboje z takim samym levelem praktycznie, Ursa może troszeczkę do tyłu. Oboje się ignorują po prostu, nie chcą się próbować ale zabić, chociaż... mamy jakieś podjęcie. Jest tutaj podjęcie. Szarżuje para. Jeszcze para biegnie z daleka. Brewmaster jeszcze bez splita i to może być dla niego śmiertelne. To jest chyba Brewmaster. Tak. Jeszcze Void Spirit go dokończył, tak. Więc... Jednak nie zostawili tego Brewmastera tak sobie. Podoba mi się, że w momencie, w którym zacząłem opisywać spokój na tej linii, poleciał gang. Tak, i to od 4 osób, także dość potężny gang. From Russia, Dislove, 3 złote do Nate. Właśnie nie mamy... Ja nawet nie wiedziałem do końca, że mamy ustawione jakieś donate, więc nie jestem przygotowany, żeby móc sprawdzić i ten, ale dziękujemy ślicznie. Każde wsparcie jak najbardziej się przyda. Tak, tak. Będzie to przeznaczane na pewno na nagrody. Nagrody dla zespołów, więc... O, mamy tutaj wspieracie swoje smoka także teamy, dzięki temu. Po stronie Clown Fiesty, zobaczymy, czy coś z tego grają. Tak, Clown Fiesta zmierza na bota w trójkę zasmokowanie, 2 supporty, midlane. I czy oni kogoś złapią? Jest jedynie... Myślę, że to będzie podjęcie Voida. Voida, który jeszcze nie ma chrono przez pół minuty. Tak. Natomiast... No, Void trochę tutaj. Oj. Jest stunowany. Void tarapata. Mają wystarczająco. Clown Fiest ma wystarczająco, żeby zabić Voida na spokojnie, bez szans na ucieczkę. Pomimo nietrafionego remnanta, ale to tak.
Trudno trafić remenanty, jak masz Spirit Breakera, który rzuca wrogami tam i z powrotem. Tak, na prawo i lewo. Tak, tak. No i plus jeszcze do tego Sado Creepów tam było, także... Tutaj mamy Lion, palec na Lionie za sekundę. Zobaczymy, czy tam Fiesta zdecyduje się coś zrobić z tym. Tak. Czy zagrają no spokojnie. Grimstroke jeszcze bez levela 6, natomiast reszta bohaterów w tej grze już z levelem 6. Lion nic nie zrobi. Warlock zaczyna ultem, ale... Warlock z ultem tutaj... Trochę bez follow-upu, kto mu ma pomóc? Ursa jest na górze, ale on sobie farmi i za dużo nie chce tutaj się mieszać. Warlock umiera. Wykorzystuje golema i nic z tego nie ma. Bardzo optymistycznie poleciało tu ulti. Tak. To było... Wrażenie. Takie... No, to było bardzo optymistyczne. Jego zespół nawet nie wydawał się chcieć reagować i cokolwiek z tym zrobić. Tak, Ursa farmił las. Void był na midzie w tym czasie, także nawet nie mieli jak pomóc. Void, Spirit tymczasem na face jest Voida, ale jest obrócone Chrono wraz ze stunem i ultem Licza. Jeszcze mamy Silence. I to kończy się źle dla Clown Fiesty, bardzo ładnie obrócone przez wysportowane goryle? Tak. Tak. Za każdym razem nie jestem pewny, to jest na tyle dziwna nazwa, że czytałem tą nazwę wielokrotnie i raz na jakiś czas mam wątpienie, czy ktoś aby na pewno nazwał tak swój zespół. Tak, tak, mamy pewność, że ktoś tak nazwał. O, ktoś... Czy to jest ponownie ten sam, czy ktoś nam się bawi tutaj z technicznej części donate'ami? Nie mam pojęcia. Albo jest to osoba, która się bawi, albo jest to po prostu zbugowany alert. No, zbugowany alert, ach, no i tyle. To się dowiedzieliśmy. W 15 minucie 3000 różnicy networfa, jak wyglądają networfy dla poszczególnych bohaterów. Widać lekką przewagę wysportowanych goryli, ale nie jest to jakoś bardzo znaczące. Tak, to jest 3000 przewagi, tak naprawdę jednym fightem może się to odwrócić. Trzeba pamiętać, że Ursa teraz skończył Battle Fury, więc jego network będzie dużo szybciej szybował do góry. Faceless Void jeszcze bez Maelstroma. Maelstrom na pewno też mu przyspieszy farmę, ale... Tak, ale to jeszcze 40 golda, także... To jeszcze troszkę. Więc bardzo wyrównanie. Oba kory, obie pozycje 1 dosyć okej się czują. Zbliżony network bardzo, 100 z golda różnicy, ale mamy teraz mała inicjacja na Voida. I Void chyba tutaj... Bez szans. Bez szans na ucieczkę niestety. Tak, Lion wraz ze Spirit Breakerem zapewniają Hexy, bardzo dużo. Basze, stuny, także Void póki co nie ma jak tego uciec. Natomiast... O, my tutaj... Wysportowane goryle tutaj bardzo agresywnie zagrały. Tak, jeszcze tutaj wysportowane goryle... Stwierdziły, że obrócą to i całkiem chyba skutecznie... Chyba nawet im się to udało. Chciałem powiedzieć, chociaż... że dobrze obrócili, ale tutaj nagle znowu ta walka się tak rozjechała. Brewmaster goni supporta dla Clown Fiesty. Nie może go złapać. Ale nie może go dogonić. Mamy golem wykorzystany przez Warlocka na Brewmastera. Brewmaster bez ulta, Brewmaster bez niczego. Ale czy mają damage, żeby go dokończyć? Chyba tak. Chyba tak. Już z tym golemem chyba będzie rzeczywiście. Chociaż? Jeszcze używa Mango, jeszcze! Void Spirit z jakiegoś powodu się zatrzymał na chwilę. Wszystko na cooldownie widzę. I no, pomimo golema, Brewmaster ucieka. Brewmaster jest dosyć w ważnym timingu, bardzo blisko Radiansa, więc jeżeli on skończy ten przedmiot, zabójstwo jego teraz byłoby lekkim opóźnieniem, a także przeżył. Tak, jest mamy to... znowu ganka na Voida tutaj, ale tak. Tylko para. Void wrócił praktycznie do tego samego miejsca, gdzie wcześniej umarł. W międzyczasie, no właśnie, tutaj była mała walka. Oj, tutaj Bara chyba za bardzo chciała mi się tak. Killa na Voidzie. Tutaj Clown Fiesta za długo tutaj trzymali się tylko jednego miejsca. Zaczęli od ganka i tak byli i byli. Tak nie za dobrze się to dla nich skończyło. Tak. No i cóż. A Ursa sobie tutaj na topie na spokojnie farmi. 200 golda i mamy blinka na Ursie. Zobaczymy co dalej. Networfy bardzo dalej wyrównane. 5 postaci, 5 korów w promieniu 5000 różnicy networfa między sobą. Więc, może nie 5000, aż teraz bliżej 1000, ale to zasadniczo 5 postaci bardzo zbliżonych networfowo. Poziomowo także
13, 13, 13, 12, tak. 12. Bardzo wyrównane. Tak, bardzo wyrównany mecz. Jeden jest Spirit Breaker. Jeden chyba z najbardziej wyrównanych meczów dotychczas. Tak. Spirit Breaker jedynie trochę do tyłu, ale mamy pauzę. Co się wydarzyło? Czy mamy jakąś informację? Pauza przez Void Spirita, który dla Clown Fiesty, Warlock od Clown Fiesty prosi o sekundę, okej. Okay. O nie, co ja widzę? Co ja... Czy ty widzisz? Czy wy widzicie tego Midasa? Wyobraź sobie. Dodali dwa ładunki, żeby po prostu praktycznie nie dało się mieć tego na załadowane i niewykorzystane. A jednak... Ała. Troszkę boli niestety ten widok. I to jeszcze w tej minucie. No jest. To jest bardzo ciekawe. Dla Spirit Breakera, który jest jednak z tyłu pod względem itemów oraz expa, mamy pierwsze użycie, mamy drugie użycie. O, mamy Midasa. Drugie użycie. Dobra, może złapaliśmy go w takim złym momencie, może dopiero co mu zeszło. Możliwe, że się dopiero mu się załadowało. Tak. No w każdym razie, myśmy widzieli dwa ładunki. Tak. Myśmy widzieli tą niewydajność. Zobaczyliśmy, to już... To się kameruje. To się widziało, to już się nie odwiedzi. Mamy dowody na to. Dokładnie. Sportowane goryle puszują tutaj, te jeden na bocie. Taki bar tutaj stoi w miejscu cały czas, nie wie co ze sobą zrobić, ale... Tak, nie wie trochę czy bronić, czy nie. Clown Fiesta trochę niepewna, czy chcą to... Chcą komitować się do obrony, ale i wysportowane goryle... Chyba tutaj chcą baitować trochę. Mamy trzech zasmołkowanych zawodników oraz Yoxi jako Zeus, który pojawia się. Reszta w ukryciu biega wokoło i czekają na jakąś reakcję Clown Fiesty, ale Clown Fiesta... To jest bardzo ciekawe, bo mamy wyłączonego Radiansa na bru. Tak. Nie chcę się zdradzić. Był na smoku. Tak. Bardzo tutaj przemyślana zagrywka, ale wysportowane goryle stwierdzają, że trochę już... O, będzie atak. Za długo to trwało. No Warlock, złe miejsce, zły czas, bardzo mocno overextendował. Troszeczkę zła pozycja dla niego. Wysportowane goryle praktycznie nic nie poświęciły, żeby go zabić, więc no... O, wysportowane goryle tutaj cały czas mają ochronę i cały czas mają ulti Licza i Grima. Także... Tak. I ulti Brumastera. I rzeczywiście trzymają się tutaj, próbują chyba jakąś walkę wymusić na Clown Fieście. Tak, myślę, że będą tutaj coś podejmować. Chociaż wycofują się pomału, także... Tak. Chyba zrezygnowali. Clown Fiesta tutaj się szykuje. Ursa ma już blinka. Część już do backupa, ale jeszcze troszeczkę do backupa mu brakuje. Mamy smoka po stronie Clown Fiesty. Zobaczymy. Łapie tylko trzech zawodników. Pamiętam, Leon się dołączy, ale czy to było na wizji? Może było, nie wiemy. Niezależnie czy było, czy nie, Brewmaster umiera. Więc... Brewmaster, tak. O, tutaj jeszcze jest pogoń za Liczem. Jeszcze Licz zostaje złapany. I mamy basz. Jon Snow wypuszcza, oj. Ale to niestety jego Chain Frost nie działa zbyt dobrze. Niestety jak jest tylko jeden przeciwnik i żadnego creepa w pobliżu, to nie za bardzo działa, tak jak powinien. No tak, no to Void Spirit tutaj ładnie zdodżował swoim Dissimulate? Dissimulate, przepraszam bardzo. Zniknął, więc to nie było jak się odbić. Mamy tutaj podjęcie na Grimstroke'a chyba. Stanowają dołączy do bary. Jest to jakiś tam ten, ale to jest chyba zajmowanie wrogiego teamu, ponieważ Clown Fiesta chyba tak. Próbują właśnie rushować. Zasadniczo kończą już rushana bez żadnego oporu. Tutaj Lion już tepa z pomocą. Tak, i przechodzą przez... Lion przychodzi przez portal, ale tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Clown Fiesta teraz próbuje się wycofać. Są tutaj w nieprzewadze. Mamy chrono. Bardzo dziwne chrono. Które kończy się zabójstwem, ale Void nie miał jak dojść w ogóle do ofiary, którą złapał w chrono. Oj, i nie uderzył. Lionowi udało się uciec, ale niestety tak. Koledzy z drużyny polegli. Warlock się pojawił, rzucił spele i zginął. No i tyle było. Wysportowane goryle wracają do siebie. Wracają sobie na dół. Chyba będą chcieli... Mamy smoka znowu. Znowu smok, to właśnie tutaj. Chciałem powiedzieć, że będą chcieli chyba pushować, ale to ani fala nie jest blisko. Mi się wydaje, że tutaj w wysportowanych gorylach to była szkoła Leona. Znaczy szkoła Leona. Tak, mamy smoka, używamy.
No cóż, Smoke Ursa mimo wszystko kończy się bardzo dobrymi wynikami, umiera w mid lane, umiera Ursa po raz pierwszy, Ursa umrze też po raz drugi, nie ma jeszcze backupa, nie ma już ulta, więc bardzo łatwo sobie radzą wysportowanego ryba. Palec na Zeusa, ale niestety zabrakło. Dostał Glimmera. O. Dostał Glimmera, co zredukowało mu damage. Więc wysportowane goryle, no ładnie tutaj, dziwnym trochę smokiem, ale jednak łapią zaskoczenia Clown Fiesta i Clown Fiesta, ostatni zawodnicy wycofują się. Ciekawe, ciekawy fakt z całego w ogóle smoka pomimo Chrono jeszcze na cooldownie i jak, może... Pomimo Aegisa? Pomimo Aegisa, dokładnie, to jest sytuacja, w której raczej no, nikt by się nie spodziewał wrogiego teamu próbującego bez ważnych speli i grającego przeciwko Aegisowi. Tak. Nikt by się nie spodziewał drugiego teamu, który próbuje robić takie ganki. Może to był właśnie przepis na sukces. No, mieliśmy tutaj 3-1 dla wysportowanych goryli, także... Wyszło jak najbardziej myślę, że opłacalne. I dalej gra mamy bardzo... dwa smoki u Licza, że na pewno będzie jakaś próba podjęcia. Jeszcze ich nie odpalił, więc może teraz zmiana troszeczkę taktyki. Nie odpalamy smoków, jak tylko przyjdą, czekamy jeszcze może jakąś chwilę. Natomiast ciekawa sprawa, w 15 minucie różnica była około 3000 net worth'a pomiędzy dwoma teamami. Mamy 24 minutę, różnica wynosi 2000, czyli oba zespoły idą bardzo równo. Pomimo lekkiej przewagi w zabójstwach wysportowane goryle zasadniczo nie mają tak dużej przewagi w net worth'ie. Poziomami też jest bardzo zbliżone, choć rzeczywiście widać tutaj Spirit Breaker odstaje od reszty korów. Tak. Tutaj też w Clown Fieście Ursa bardzo dobrze utrzymuje się z networkiem. Tutaj już ma backupa skończonego. Oj, Void ma tutaj wojnę z mega creepami. Znaczy, przepraszam, z ancientami. Tak, Void tutaj walczył ze stackiem i już i widzieliśmy jednego... Wygrał. Który to jest dwu albo nawet i trzykrotny... Nie, przepraszam, trzykrotny albo i nawet czterokrotny stack. Już widzieliśmy... Czterokrotny to jest. Tak, już widzieliśmy Voida, który poległ na tym turnieju na takie stacki. Tak, i przypomnę tylko, że to był SBK, jakby ktoś pytał. Tak, to był SBK, mamy klipa na serwerze, jeżeli jesteście chętni zobaczyć. On nie wycofał się w porę, tutaj Void nauczony doświadczeniem SBK stwierdził, tak, że on myślę, że oglądał tego klipa i nie chciał popełnić tego samego błędu. Nauczył się na błędzie innego zawodnika, to jest sztuka. Tak, za to bardzo szanujemy, że można uczyć się na czyichś błędach. No i ten net worth jest taki mocno wyrównany, nikt nie wychodzi tak, jakoś jest tylko tak... tylko 1000 przewagi tak naprawdę, także... Tak. Ursa posiada zauważalną przewagę nad Voidem, na zauważalną, taką widać te 2000, natomiast tutaj Brewmaster najbardziej wartościowym zawodnikiem dla wysportowanych goryli i widać, tak, że ten Midas... Tak, pragnę zauważyć, że wysportowane goryle znowu na smoku. Tak, tak. Tym razem już chyba mają Chrono i swoje spele, tak, tak widać. Teraz Soulbind, już mają wszystkie ulti, tak. Wszystkie ulti dostępne. I Void Spirit tutaj tak łamie Smoke'a, widzi Pandę, Panda przebiega dalej, a Void Spirit chyba skolował wreszcie zespołu, że coś jest nie tak i Clown Fiesta wycofują się bezpiecznie pod wieżę. Tak, myślę, że pracę już wiadomo się. Dużo naprzeciwna się zasmukowała. No tutaj bardzo ciekawy build u Grima. Bo ma Glimmera, buty na manę i idzie Fexa od razu. Bardzo drogi item, jak na supporta. Jakby nie patrzeć, Grimstroke jest jednym z supportów, który bardzo mocno, jakby, no, jego umiejętności mocno korzystają z tego przedmiotu. Fakt, że jeszcze jego ult może podwoić, to jest wisienka na torcie. Natomiast dziwne, że on nie ma jakichś takich mniejszych. Widzimy wprawdzie Glimmer Cape'a, ale to jakiś Force tak, Staff. Myślę, może jakiś Force Staff, Shard nawet. Ederlensy może? Tak. No właśnie, brak Sharda. Shard jest tutaj bardzo dużym przedmiotem na Grimstroke'u, a jednak Grimstroke stwierdza, że nie chce tego budować. Chce mieć insta lockdown, szybki insta lockdown. Ja myślę, że Grimstroke chce tutaj szybko pozbyć się swoich przeciwników w planszy. Tak, tak. Mamy gang tutaj. Mamy gang. Na Warlocku. Warlock jest łapany i Warlock umiera. Warlock niestety nie ma najlepszej gry tutaj. Jest wyłapywany cały czas przez wysportowany goryla. Tak, tak. No do tej pory no miał to nieszczęście, ale to może jakby nie patrzeć trochę jego rola, żeby wyskautować tak takie rzeczy. Daje dobrze, informacje pozycja... dla teamu, tak zwany space. Dokładnie. Pozycja 5 umierająca i na ganku, który miał cały wrogi team zasadniczo w sobie, to nie jest aż tak duża strata.
wskazać. Tym bardziej, że to był kolejny smok po stronie wysportowanej gory. Ile tam mamy jeszcze smoków? Liczysz, już nie ma żadnych smoków. Skończyły niestety. Kurde. I mają na cooldownie przez prawie 6 minut, z tego co widzę. No, czyli chwilę będziemy mieć odpoczynku od tych smoków. Wysportowane goryle, niemniej jednak i bez smoka, puszują te dwa na górze. I Clown Fiesta nie próbuje tego bronić. Tak, mają już duli, także myślę, że mogą pozwolić sobie na taki push. Tak. Void czeka tutaj. Nie pokazuje się na linii, czeka na odpowiedni moment. Clown Fiesta definitywnie próbuje wymijać przeciwników. I pytanie brzmi, czy oni czekają na jakieś przedmioty? Można zgadywać w sumie, że tak. Ursa ma czekają już backupa. Na Basher Ursy. Może Basher Ursy. Może Dispel na Void Spirycie. No, wydają się nie być jeszcze przekonani do tego, że chcą walczyć z wrogim zespołem i takich unikają na tej mapie. I robią to bardzo dobrze. Tak, udaje się. I nawet robią to na smoku, z tego co widzę. Tak. Ale też widzę tutaj ciekawą decyzję Voida, bo ma Jasze w plecaku. A mógłby sobie to zamienić na przykład za Bracera. Za Bracera się... albo Magic Wanda. Tak. Ale stwierdza, że... te farmy. No, stwierdza, że chyba woli mieć po prostu ten natychmiastowy heal albo więcej HP, boi się natychmiastowego nuka, zanim zdąży odpalić tak, jakiekolwiek myślę, spele. Widzi, jak przeciwnicy grają się, są cały czas na smoku, także tak, myślę, tak. Stąd ta decyzja. Wie, że jakby został złapany w jakimś tam chainstunie, to już z tego nie wyjdzie, więc woli mieć więcej HP, żeby mieć jakieś szanse, o tak. Spirit Breaker szarżuje na topa. Spirit Breaker, bardzo dziwna decyzja, nie posiada facebootów. Nie posiada żadnych ulepszenia, żadnego ulepszenia do butów. Posiada brown buty i ani nie próbuje na przykład zrobić z tego Tranquili ulepszonych w... Jak one się zwały? Boots of Bearing. Boots of Bearing, które też są bardzo dobre na Spirit Breakerze. Ani nie robi facebootów. Właśnie ani... dziwne, myślę też, że powinien mieć te facebooty. Same z tej Kai i Jaszy od razu iść w... To jest Scepter albo Octarina. No, to ciekawa decyzja. Ciekawy build bardzo. Ani nie robi butów, ani też nie robi Octariny, która jest z reguły pierwszym dużym przedmiotem zaraz po Midasie na Spirit Breakerze, więc dosyć nietypowe. Tak, dosyć ciekawe. I mamy smoka po stronie wysportowanych goryli. Ktoś by się spodziewał. Tak. Czyli jednak mieli jeszcze jakiegoś smoka, to mówię, że ten cooldown będzie. Czyli tam jeszcze jakiś jeden smok się zachował, ale jest od razu łamany. Ofiarą znowu padnie Warlock. Warlock tutaj jest MVP pod względem, czy jakbyśmy... MVP pod względem robienia space'a dla swojej drużyny, to na pewno. Definitywnie. I znajdowania wrogów. Czy to jest sposób, który chciałby być MVP? Nie wiem. Natomiast no rzeczywiście pozwala... Mi się wydaje, że on sam nie wybrał tej drogi, tylko przeciwnicy tak... Ta droga przyszła do niego. Zmusili go do tego. No i mamy te dwa zabrane na bocie. I pytanie brzmi, wysportowane goryle chyba będą zmierzały do Roshpita i będą chciały wziąć drugiego Roshana. Roshan, który będzie miał poza Aegisem banner. I banneru to... chyba jeszcze nie widzieliśmy za dużo na tym turnieju. Ja przynajmniej z gier, które komentowałem. Z tego, co oglądałem, to chyba widziałem tylko raz. Jest to nowy przedmiot z patcha 7.35 i jego zastosowanie czasami dalej jest zagadką dla wielu, nawet bardziej zaawansowanych graczy. Zobaczymy, jestem ciekaw, jak wysportowane goryle postanowią go użyć. Tak, zobaczymy, czy już mają sposób, jak to używać, czy nie. Klant ja osobiście nie mam sposobu jeszcze, jak to używać. Tak. Już spotkałem się z tym dzisiaj dwa razy, ale... Dalej to jest dalej zagadka. Nie wiadomo, jak to stawiać, tak. Clown Fiesta wydawała się zbierać i chcieć kontestować Roshana, ale zebrali się dużo za późno, kiedy byli na swoim trójkącie, Roshan już umierał, więc no trochę tak skończyli, nie robiąc nic konkretnego. A Bara tutaj robi swoje barowe rzeczy, biega po liniach, przycina wave'y, także... To zobaczmy ten baner, czy goryla zdecydowała się gdzieś tu postawić, czy ktoś dalej go trzyma? Jestem ciekaw, baner jest... Baner jest u pandy w ekwipunku. Pandy w ekwipunku. W międzyczasie mamy wyłapanie licza, nie wiem jak do tego doszło. Może on tym razem stankował smoka. Tak, może tym razem to było... Role się odwróciły. Ale idzie... to było podjęcie na Grima. Szarża jest, z Baszem na Grima, ale... Gdyby to był shard, myślę, że Grimstroke miałby szansę przetrwać. Ale niestety to nie był shard. Na pewno miałby większe szanse na przetrwanie.
Myślę, że ta odrobina leczenia... Sobie glimera użyć, a przeciwnicy nie mają na niego detekcji, także... Więc tam odrobina wyleczenia mogłaby mu dać. Tutaj jest, no... konsekwencja jego trochę buildu. Dziwne, dalej nie posiada Sharda. I z tego co widzę, zrezygnował z seksa i idzie w Blinka. Tak, po tym jak także... kupił tiarę Selemenej, więc ma dużo many i nic tak, więcej na pewno zbytnio. Ma fajną regenerację. Tak, tak. To było bliskie. Wysportowane goryle biorą swojego tormentora. Zgaduję, że to już jest drugi tormentor. I to jest tormentor dla Grimstronga, czyli on po prostu przewidział, że dostanie od swojej drużyny. Ja nie jestem wielkim fanem tego typu oczekiwania ja przez 35 minut na bardzo dobry szart, ale widocznie wysportowane goryle stwierdziły, że to jest droga. No i tyle. Ale Grimstrong ma wreszcie swojego szarda, więc... Tak, po 30 minutach, ale udało się. W zasadzie po to po 15, bo... Sharda muszę kupić od 15 dopiero. No cóż, możemy wreszcie odetchnąć z ulgą, nie musimy tego wypominać za każdym razem. Tak jest. Już możemy dać mu spokój. I różnica networka jest mniej niż 1000, czyli bardzo wyrównane. Poziomy bohaterów też bardzo wyrównane, nikt nie wychodzi jakoś zbytnio. 6 postaci znajduje się pomiędzy 18 a 20 poziomem, a pozostałe supporty znajdują się wszystkie w czwórkę między 13 a 15. Jest to tak bardzo wyrównane. Długo nie widziałem tak mocno wyrównanej gry. Tak, to wszystko jest w tej spokojnie tak zwane rozgrywanie. Tak, tak. Definitywnie wysportowane goryle mają tutaj troszkę większą przewagę pod względem otwarcia mapy. Jedyną wieżą, która pozostaje dla Clown Fiesty poza High Grandem, to jest T2 na midzie. Natomiast... Tak, i też wysportowane goryle mają przewagę, bo mają Aegisa i mają wszystkie ulti, także... Tak, tak. Myślę, że powinni coś tutaj sobie... Ale oni długo mają wyłapać te ulti, no to... O, mamy smoka na liczu, czyli... Będzie coś grane. Tak. Będzie smoke jest używany przez licza, łapie czwórkę. Panda tutaj odpuszczowuje linię na wodzie. Zobaczymy, czy ten biedny Warlock znowu zostanie wyłapany. Warlock się wycofał. Warlock chyba nie chce być tym pierwszym tym razem. Bo Warlock również się zaopatrzył w smoka, także... Tak. I tutaj... Bardzo ładnie Lion przerywa smoka, wiedział na co czeka. Czy tam była jakaś wizja ze strony? Nie, wizji tutaj nie widać żadnej wizji ze strony. Nie było, ale Lion tutaj bardzo szybka reakcja. Od razu zobaczył dwóch przeciwników i wyblinkował. Tak. Ale tak. Definitywnie oczekiwał tutaj wysportowanych goryli, więc bardzo ładnie, map awareness. Jako jedyny pozostał, złamał słowka i od razu uciekł, więc nawet nie zapłacił za to życiem. Bardzo mamy ładnie przerwany gang. No i tutaj... Oj, Zeus to jest podejmowany nadal. Zeus podejmowany przez Clown Fiesta, ale tutaj nie wiem, to jest tylko ale... wyizolowany Spirit Breaker, który... Oj, tutaj Bara może mieć kłopoty. Tutaj powiedziałbym, że umrze, ale Golem nie, jednak Bara umiera. Golem teraz goni Ursa, wchodzi na Grimstroke'a, Grimstroke umiera. Zeus zagrożony przez Voida. Mamy Chrono. Mamy Chrono na Ursę, Ursa nie żyje. Ulti liczy. Ulti liczy też w międzyczasie był użyty i nagle Clown Fiesta traci 3 zawodników. Zaraz czwarty może i zginąć. Oj, tutaj Void. Void? Oj, w tarapatach. No, ale to bez tutaj wysportowane goryle bardzo ładnie to odwróciły. No niestety. I tutaj widać no moc ich speli. To... Tak, tutaj widać to... tą moc Chrono, ulti licza. Ulti licza. Także. No niestety Clown Fiesta trochę nie ma odpowiedzi na tak mocny teamfight ze strony wysportowanych goryli. Unikali bardzo długo jakiejkolwiek potyczki i to jest pierwsza taka praktycznie pełnozespołowa potyczka od początku praktycznie gry i przegrywają to i to zauważalnie. Więc... No tak, no niestety 5 na 5 nie mają za bardzo szans póki co się bić. No jeśli i... oczywiście nie będzie cooldownów po stronie wysportowanych goryli. I to oznacza problemy zasadniczo, bo ta gra była wyrównana jak długo żadnych walk nie było, a teraz jedna walka była wzięta przez wysportowane goryle i widzimy już 7000 przewagi i nagle troszeczkę tutaj się tak, z 1000 skoczyło na 7, także bardzo dużo. A Warlock w swoim naturalnym środowisku broni midlane'a. Tak, gotuję sobie bigosik. O takiego Warlocka nic nie robiłem. O takie gotowanie zupy nic nie robiliśmy w trakcie, także. 37 minuta. Itemy tier 4 neutralne.
I widzimy tutaj kilka ciekawych itemów podniesionych przez wysportowane goryle. Timeless Relic na Zeusie. Mamy Mindbreakera na bardzo Voidzie. Mocne. Mindbreaker dokładnie na Voidzie. Duży damage, bonus attack speed i jeszcze wyciszenie. Oj, mamy Ninja Gira na Pandzie nawet. Także się da, że też dobry item. Też bardzo przyjemny item. On nie pogardzi zarówno move speedem, jak i odrobiną attack speedu czy tam armor. Jest to fajne dla niego, po prostu on tym nie pogardzi. Grimstroke trzyma się swojego Philosopher's Stone'a i jest szczęśliwy. Tak, dalej zbiera na tego Hexa. Tak, zmienił zdanie. Kupił wprawdzie Blinka w międzyczasie, ale jednak wrócił do robienia Hexa. Po drugiej stronie nie widzimy zbytnio jeszcze te cztery. Widzimy Ninja Gear na Spirit Breakerze. Ursa wybrał właśnie Mindbreakera, więc to jest całkiem przyjemny przedmiot dla niego. No i jeszcze reszta tutaj rozważa lub nie dostała tego przedmiotu. Za ile nam się pojawia Roshan? Jeszcze tego nie wiemy. Ale Roshan już powoli mógłby się pojawiać. I myślę, chyba że jeszcze troszeczkę, bo był robiony na bocie. Myślę, że tak jeszcze... Nie. Dwie minuty? Ale... Tak, przy czym ten Aegis już się skończył chyba 2-3 minuty temu. Myślę, że już weszliśmy spokojnie w timer, w którym Roshan może być... O, mamy. Roshan may respawn. Dobra, rzeczywiście. Nie zauważyłem takiej fajnej wskazówki. Czyli Roshan może się odrodzić za 20 sekund, czyli za 20 sekund będzie 8 minut od jego śmierci, a on może się odrodzić między 8 a 11 minut później. Więc... Ult Licza na pojedynczą Ursę. Ursa odpala backupa, Ursa obraca i nie boi się przeciwników. O, zabijają Grimstroke'a, ale... Kronowojda łapie dwóch. Trzeciego no też. No i tutaj niestety widać tą... Niestety lub stety widać tą przewagę ulti dla wysportowanych goryli. I tutaj wysportowane goryle mocno czyszczą. Jeszcze żyje tutaj Void Spirit, ale on zasadniczo ucieka i nie ma za dużo rzeczy. Za sekundę ma skok, czy udało mi się? Skok, możliwe, że jeszcze kupi tę chwilę, ale no to jest... No to kajtuje trochę wrogi team, ale oni chyba nawet pozostawią, bo to nie ma większego znaczenia. Pójdą puszować. Myślę, że będą chcieli po prostu spuszować sobie. Dokładnie. Czyli wysportowane goryle dobrze się czuły się komfortowo, nie chcieli oczekiwać potencjalnie na Roshana. Roshan, który z naszej perspektywy wiemy, że odrodzi się za 20 sekund. No to w sumie nie taki zły pomysł, jeżeli ty jeszcze zdążą coś pluszować w międzyczasie. Następnym razem będzie ulti liczona podwójną Ursę, no... Jeżeli Ursa zyskałby zdolności stylu Nipo, to może być tak, natomiast... Nie miało to większego znaczenia, to było to chwila przetrzymania, które zmusiło mamy kolejnego fighta tutaj na topie. Backup'a. I niestety Voidowi tym razem nie udało się uciec. Void Spiritowi oczywiście. Mamy status buybacków. I Lion tutaj też niestety upada. Zobaczmy status buybacków, no mamy dostępne na dwóch supportach, reszta to jest po prostu brak pieniędzy. I Clown Fiesta za to przepłaci najpewniej linią Baraxów oraz Roshanem, który myślę, że sportowane goryle za chwilę pójdą zabić. Sportowane goryle myślę, że... A jednak podejmują. Jednak podejmują dalej się i wycofają, wezmą Rosha i dopiero wejdą, ale... Kto im może zagrozić zasadniczo jest tak, tylko Spirit Breaker i znają swoją potęgę i po prostu chcą to wykorzystać. Tak. Clown Fiesta jeszcze nie jest w pełnym składzie. Clown Fiesta chyba nie będzie w pełnym składzie, żeby chyba bronić przed mega creepami i wysportowane goryle to wykorzystują. To będą mega creepy. Tutaj przerwana szarża pary. Ursa wchodzi, zabija Zeusa. Ale czy coś więcej... Mamy ulti Licza tutaj. Bara niestety... Wybuch. Ursa dalej żyje, o dziwo! Liona. Void Spirit! Wow! Faceless Void zostaje zabity w ostatnim momencie. Także umiera Panda. Umiera wprawdzie Ursa, ale... To... Wysportowane goryle nie mają żadnych korów, żeby pushować. I ostatnie Baraxy zostają. Clown Fiesta jeszcze nie traci ostatniej linii. Jeszcze nie będą zmierzać się z mega creepami. Jeszcze się bronią, jeszcze się nie poddają. Tak. O, Void Spirit niestety tutaj pechowy zablokowany. Skoczył tutaj w drzewko, musi spróbować się wydostać, ale nie zmienia to faktu, że Grimstroke szybko umrze. Mieliśmy tutaj, myślę, buyback. Nie, tak, był buyback ze strony Grimstroke'a. Void Spirit nie wykupił się, no tak, nie miał pieniędzy, więc jedynie buyback na supporcie i to ze strony
goryli. Kiedy on był? Musiał być niedawno. To musiała być śmierć po buybacku. Musiał się wykupić, przeteleportować i zginąć drugi raz. Rzeczywiście, tak. No. Bo to jedyny buyback. Nie zwróciłem uwagi nawet na to, tak szczerze. Ja też szczerze. Może nie jesteśmy wybitnymi obserwatorami. No tak, cóż, ale staramy się. No, tak. No, to są nasze początki, to jest w sumie druga gra, którą komentuję. No, niemniej jednak, Clown Fiesta utrzymuje się w grze, choć to jest takie bardzo wiszące, to jest taka mała niteczka, która ich trzyma w tej grze przed mega creepami. I to było... Tutaj też widzę, że Ursa poszedł ciekawy build, bo postanowił sobie zrobić lepszego defuzana. Ale czy to będzie dobra decyzja? Pomysł na dispel, na przyspieszenie. Zasadniczo może potrzebować jakiegoś dispela, który nie jest backupem, no bo nie można odpalać backupa za każdym razem, kiedy chcesz ściągnąć z siebie jakiegoś silence'a czy coś takiego. Mamy w drugim teamie... No jest Mindbreaker, który jest dosyć nieprzyjemny. No niestety tak. Mamy tutaj jakieś... A mamy też Butterfly'a na wójcie. To... Ten Ursa będzie mógł się z nim pojedynkować jeden na jeden, nie wydaje mi się. No przed chwilą sobie poradził, jakby nie patrzeć, choć rzeczywiście to było bardzo bliskie i robotę musiał dokończyć Lion. Natomiast to była pierwsza optymistycznie wyglądająca walka dla Clown Fiesty. W międzyczasie mamy walkę na bocie przy Roshanie. Oj, Lion tutaj blinkował się, złapał się Liszem z Void Spiritem, ale posiada Aeon Dyska. Ursa jest łapany, ale Ursa zdążył wykorzystać backupa. Ursa bez ultra jednak umiera. I umiera także Void Spirit, który skoczył prosto w Nimbusa. Umiera także Spirit Breaker, Lion, cały zespół cała Clan Fiesty. Drużyna, tak, Clan Fiesty niestety. Pożegnała się z życiem na tym fajcie. No przez chwilę to wyglądało nie tak nawet źle dla Clown Fiesty, ale no... Przez chwilę nawet muszę powiedzieć, że Clown Fiesta ma przewagę, ale... Tak. Jest kolowane GG. I to chyba rzeczywiście będzie gra, no nie, Clown Fiesta nie ma jak się bronić. GG? Zasadniczo wysportowane goryle mamy, mogą to skończyć mamy i to jest... No i wysportowane goryle idą do upper bracketu, a... Clown Fiesta kończą z trzecim miejscem w grupie, więc będą... startowali już po nowym roku w niższym brakecie. Tak, ale ogólnie bardzo ciekawy mecz. Na początku bardzo spokojnie, ale później te smoki od wysportowanych goryli. Nikt nie widział tego podpisu. W każdym razie... coś tutaj poszło nie tak. W każdym razie no, gra była taka bardzo spokojna i Clown Fiesta dosyć długo unikała jakichkolwiek walk, ale tak, myślę, momencie... że nawet za długo. Myślę, że Ursa jakbyś miał tego Blinka i Battle Fury mógł się na spokojnie bić, ale... Tak, Clown Fiesta trochę nie trafiła w jakiś timing, chyba że w ogóle nie mieli jakiegoś okna, ale no zasadniczo unikali walki do momentu, aż byli do niej zmuszeni, bo inaczej straciliby linię baraków i... No i to już poszło nie po ich myśli. Tak, myślę, że tutaj Jon Snow, który brał lekcję smokowania u Leona, no myślę, że MVP, tak? Dzięki tym smokom łapali Warlocka, który później już nie miał gry. Tak, ale widać było, wysportowane goryle bardzo aktywnie biegały po mapie, próbowały tutaj wymusić jakąś walkę. I naprawdę Clown Fiesta niesamowicie dobrze wyczytywali te ruchy i przerywali te smoki i bardzo długo nie dawali się łapać. Ale no, tak, nie myślę, da się... Tak, myślę, że tutaj Warlock na pewno MVP, jeśli chodzi o dawanie informacji dla drużyny. Może tak... Ale Lion tam ładną akcję też miał. Zobaczył dwóch przeciwników i od razu wyblinkała, także to też... Tak. Natomiast to unikanie tych walk nigdzie ich nie doprowadziło zasadniczo. Tak, no myślę, że mogli też to wykorzystać, skoro mieli informację, że przeciwną drużynę jest o smoku i wiedzą, w którym miejscu są. No nie próbowali tego obracać. Ale nie próbowali, niestety. Tak. No dobra. To w takim razie była ostatnia gra fazy grupowej naszej zimowej potyczki i już w przyszłym roku, dobra, to brzmi dramatycznie, już po nowym roku, już po nowym roku będziemy zaczynali z fazą turniejową. Jaki jest dokładnie terminarz, jeszcze nie jestem pewny, ale informacje jeszcze na pewno znajdziecie na Discordzie. Pokażcie damage, zobaczmy damage. Tak, przepraszam, nie przeskrolowałem. Damage Receipts. Void Spirit dużo... No ale no to Void Spirit.
Oj, tutaj bara 7 tysięcy i tutaj mamy takiego kolegę na Discordzie. How you gonna win with 10k damage in 30 minutes. A to było nawet mniej. Spirit Breaker rzeczywiście. To było nawet mniej niestety. Tutaj nie pokazywał się. Czy jeszcze coś chcemy zobaczyć, jakieś statystyki z tej gry? Myślę, że wykresy możemy pokazać. I wykresy już pokazywałem, tak. Aha. Więc no. Jeżeli jeszcze chcecie coś zobaczyć, piszcie śmiało, póki jeszcze nie skończyliśmy streama. Natomiast z części tego turnieju grupowej to by było na tyle. Możemy jeszcze szybko może zobaczyć zimową potyczkę. Oj. Mam małe problemy. Zobaczmy jeszcze, czy ja będę w stanie dodać tutaj źródło. Dobra, niestety nie będę w stanie wam pokazać, natomiast dla wszystkich chętnych challenge... Podeślemy linka. Tutaj linka podsyłam na czacie i jak wygląda plasowanie. W grupie A wygrywają słodkie pierożki, drugiego miejsca drużyna pierścienia, alkohol nas kontruje oraz 5k zapasu będą w lower brakecie i KS Bystra niestety odpada. W grupie B Bigos wygrywa, Chef Industries zajmują drugie miejsce. Ekipa pierwszego pierdolnięcia wraz z herbaciarzami to miejsce kolejne o trzecie i czwarte. I bękarty matki Dziobaka pomimo jednej wygranej odpadają. W grupie C, jak niektórzy wczoraj mogli widzieć, Team Homik wygrał z Team Secret Zgoda, przez to zapewnili sobie pierwsze miejsce i skład z drugiego miejsca i tańczący z kiblami oraz twierdza Odyna, dwa kolejne zespoły, które będą startowały już w lower brackecie. I grupa D, nikt od nas nie odpada, natomiast grupa D wygrywana jest przez Dreamstack i wysportowane goryle mają teraz drugą wygraną i zajmują drugie miejsce i będą przychodziły także do upper bracketa. Tak, Zwaner tutaj ładnie przedstawił wszystkie grupy, kto wygrywa, kto przechodzi, kto odpada, także no, więc wszystko jest jasne. Więc myślę, że to by było na tyle, dziękujemy wam za uwagę. Życzymy wam miłego nowego roku, bo to już nie będziemy się widzieć. Szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia, bawcie alkoholu. Się dobrze. Bawcie się. I wracajcie do nas po świętowaniu, bo myślę, że będzie jeszcze ciekawiej, jak już zaczniemy. Wracamy po nowym roku. Właściwą drabinkę turniejową. Dobra. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo. Pa, pa. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.